Witajcie o gotowaniu, o potrawach. Mogę mówić bardzo długo, bardzo, bardzo lubię. Lubię gotować, lubię tworzyć nowe rzeczy, nowe potrawy. Zasady w kuchni są zawsze te same. Zostaje zawsze taka sama jedna zasada. Czego nie zjesz sam, tego nie podawaj innym. Chodzi o świeżość, chodzi o smak, chodzi o wygląd. Jeśli czegoś byś sam nie zjadł, nie dawaj tego innym. Tego nauczył mnie mój szef kuchni. Tak, mój pierwszy szef kuchni. Janusz, dziękuję. I tej zasady się trzymam, nawet nie pracując na kuchni, już od lat... O rany, 17. Ale dalej lubię gotować. Lubię tworzyć jedzenie. Będę chciał się z Wami tutaj z tym też troszkę podzielić, zrobić osobną playlistę, gdzie będą jakieś moje przepisy, moje sprawdzone rzeczy, które robię sam, które robię z głowy. Moje gotowanie generalnie polega na tym, że mam zbiór produktów, nie powiem Wam teraz szczegółowo jakich, bo to jest różnie. To może być sałatka, to może być zupa, to może być sos, to może być coś, co jest zrobione po prostu z mięsa albo z samych warzyw. Ale mam grupę produktów i z tych produktów powstaje coś nowego za każdym razem. Część staram się zapisywać, mierzyć, ważyć, ale jak to mówiła moja babcia, najlepiej smakuje jedzenie robione od ręki. Niezmierzone, niezważone, tylko zrobione z sercem, od serca, z sercem podarowane, zrobione z wielką pasją i miłością. I chyba to mi zostało. Że tworzę właśnie takie jedzenie. I na jednej z playlist będę chciał się z Wami tym podzielić. Na tej playliście, gdzie będzie to nagranie z kolażem zdjęć z moich dań. Z tego, co ja zrobiłem. Z tego, jak to podałem. I to są wszystko zrobione rzeczy prywatnie. Już nie przemysłowo. No dobrze, nie gastronomicznie, nie w restauracjach. To jest robione dla grupy moich znajomych, dla ludzi, z którymi współpracuję w tej chwili. Większość tych dań. Mamy czasami takie spotkania na weekendach, wieczorach i ja po prostu, jak mogę, i mam gdzieś jakieś określone produkty, czy poproszą, czy coś zrobię, to po prostu to robię, bo lubię. Że mam nadzieję, że na tej playliście szybko się nie zapełni. Znaczy, no, postaram się jak najczęściej tutaj wrzucać jakieś przepisy, czy jakieś opowiadania a propos jedzenia. Czasami będą one wymyślone, od razu mówię. Niekoniecznie będą zgodne z prawdą, ale mam nadzieję, że będą ciekawe. Bo jest to kanał z opowieściami. Niekoniecznie prawdziwymi. Ważne, żeby były ciekawe. Ale jeżeli chodzi o gotowanie, będę starał się tak przekazywać Wam moją wiedzę, moją pasję i moje serce, które wkładam w to, co gotuję, to, co robię. Także bardzo zapraszam. Śledźcie i korzystajcie z tych przepisów, które tutaj znajdziecie. Postaram się je napisać na tyle przejrzyście, żeby nie musiało być do nich pytań.